Masz coś dla nas? Wielkie dzięki. Najmniejsza rzecz się przyda. Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, jak zwykle w naszym Dying Light. Kochani, widzieliście już pewnie wstawkę na początku, jak oddawałem tutaj oddawałem zrzuty, które tam mieliśmy. No i kochani, expik się już niestety skończył podwójny. Nie będzie już tak kolorowo jak było. Mamy jeszcze jeden poziom legendy do rozdysponowania, więc wrzucimy sobie wytrzymałość na poziom 10. Dobra, już wymaga 40 poziomu legendy. Naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko wbiliśmy wszystko. Ale przed tym, zanim my rozpoczniemy naszą tutaj rozgryweczkę, to będę chciał przeczytać notatki. Tylko pytanie, które to były? Dobra. To nie to. Notatka numer 5. Jesteś twardy, jesteś silny, masz problem z przeczytaniem tego ogłoszenia. Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy tak, mamy dla ciebie propozycję. Potrzebujemy prawdziwych twardzieli, którzy nie obawiają się spojrzeć śmierci w oczy. Kilku udało się nam już znaleźć, może ty będziesz następny. Kontakt, Fatin i Tolga. Dobra. Notatka numer 7. Do Dawud Togan, od Wydziału Policji miasta Haran. Szanowny panie Togan, pański wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej został ponownie odrzucony. Wydział Policji rozumie pana uzasadnione obawy jako właściciela sklepu co do bezpieczeństwa osobistego i materialnego. Jednakże ważniejsze w tym przypadku jest bezpieczeństwo ogółu, a tutaj prawo jest jednoznaczne. Jak już wyjaśniliśmy wcześniej, pana kartoteka, w której figurują nie tylko liczne przypadki przemocy domowej, ale i inne wykroczenia, dyskwalifikuje pana jako osobę mogącą wejść w posiadanie broni palnej. Dopóki powyższe kwestie nie zostaną rozwiane, niniejsza decyzja pozostaje w mocy. Wszystkie dodatkowe pytania proszę kierować do naszego biura. Podpisano kapitan Enver Halim. No to kochani, wiemy dlaczego Dawud broni palnej nie miał. Dobra, do kapitan policji Halim. Policja Haran. Szanowny kapitanie Halim, nazywam się Karl Senner i piszę, żeby donieść o podejrzanym mężczyźnie kręcącym się ostatnio w mojej okolicy. Nazywa się Salim. Nie wiem jak ma na nazwisko, ale mieszka w budynku niedaleko mnie. To podejrzany mężczyzna, często nagłupiający młode kobiety i dziewczęta. Kilka tygodni temu szedł za mną aż do mojego domu. Jestem pewna, że szedł za mną, bo odczułam na sobie jego wzrok. Wreszcie, w ostatni czwartek, zastąpił mi drogę i zapytał. Czy ty chciałabyś dla mnie wystąpić? Nie do końca wiem, o co mu chodziło, ale bardzo się przestraszyłam. Słyszałam, że do późna w nocy pracuje w swojej piwnicy. Ludzie mówią, że kupuje dużo łańcuchów i kłódek. Zadaję też sprzedawcom dziwne pytania o wytrzymałość łańcuchów, czy utrzymają człowieka na przykład. Wiem, że żadne z powyższych nie jest samo w sobie przestępstwem, ale wszystko wskazuje tu na coś więcej. Proszę bardzo, wysłuchaj kogoś, aby przyjrzał się temu człowiekowi. Dziękuję, Kari Senner. No to kochani, też wiemy, jak się ogólnie tutaj z tym Salimem rozpoczęło. No, bardzo perfidny typ. Bardzo perfidny typ, to już czytaliśmy. To już też czytaliśmy. Dobra, notatka numer 19. Refleksja na temat ognia. Moje eksperymenty z ognistym uzbrojeniem mają jednoznaczne wyniki. Ogień to doskonała broń przeciwko wszystkiemu, co unika ognia, a prawie wszystko unika ognia, z wyjątkiem ognia. Uważam więc powiedzenie o zwalczaniu ognia ogniem za wyjątkowo głupie. Zwalczanie ognia ogniem wytwarza tylko więcej ognia, ale ogień, ten wrogi, który atakował się własnym ogniem, prawdopodobnie uznał bycie częścią składową większego ognia za coś pozytywnego. Tak czy inaczej, muszę przeprowadzić więcej eksperymentów. Okej. O nie, tu będzie chyba Ogazim. Mój dziennik, notatka numer 21. Tu Gazi. Pis 1. Będę pisać dziennik, bo jeden facet w filmie o cwanej myszy miał pisać taki dziennik. Nazywał się Alerygon i tak piszę ten dziennik, to robi się mądrzejszy. Teraz mam 8 poziom mądrości. To już jestem mądrzejszy od większości ludzi. Ale ten dziennik to zrobi, że będę jeszcze mądrzejszy. Będzie fajnie być jeszcze mądrzejszy. Pis 2. Dzisiaj mam poziom mądrości 9, więc jestem mądrzejszy niż każdy ludź, co żył.
Kiedy poszłem do apteki odebrać leki mamy, to jeden facet powiedział, że nie mogę i już ich brać, bo moja mama ma, na głow- ma głowę jak dynia. Wtedy ja zacząłem śpiewać i krzyczeć moim super głosem. Wtedy on powiedział ok, ok i dał mi leki. Od razu widać, że nie był dość mądry, żeby powiedzieć nie Gaziemu. PiS 3. Dziś mój poziom mądrości to 10 i pewno nie da się już wyżej. Teraz jestem taki mądry, że nie mogę gadać z ludźmi, bo są tacy głupi. Może to nie był taki dobry pomysł być najmądrzejszy. Masa ludzi, co widzę na ulicy, są tacy głupi, że nie umią mówić słowa. Tylko muczą. Jak mnie nie widzą, to nic nie robią. Jak mnie zobaczą, to robią różne głupie rzeczy, bo są na mnie złe, bo jestem mądrzejszy od nich. Kiedy myślę, że ludzie są zajęci i mądrzy bardzo, jak teraz mam 10 poziom mądrości, to teraz widzę, jaki oni są naprawdę głupi i leniwi. Od teraz będę się trzymał od nich z daleka. Okazuje się, że ich tylko wkurzam moim super mądrym umysłem. Oni chcieli być tacy jak Gazi, ale nie każdy może być Gazim, tylko ja. Matko Boska, naprawdę, to było ciężkie. Oj. Dobra, notatka numer 22. Nail, wiesz, że redakcja zawsze będzie cię wspierać. Zawsze. Nikt nie sugeruje, że nie wiesz, co robisz. Byłeś już w wielu miejscach, gdzie w sumie tylko ty widziałeś, co robisz. Wiedziałeś, przepraszam. Ale tym razem wszystko wygląda inaczej. Alan, to nie po prostu kolejna szalona sprawa z wariatem usterów. Z wiadomości, które do nas docierają, choć nie jest ich wiele, wynika, że wirus z Haran kompletnie wymknął się spod kontroli. Objawy tej choroby są tak nieprawdopodobnie przerażające, że zbudowanie muru i pozostawienie uwadze takiego człowieka jak Sulejman zaczyna wydawać się racjonalne. Nie możemy się do ciebie przebić żadnymi kanałami. Nie mogę powiedzieć, że próbowaliśmy wszystkiego, ale poznaliśmy skutki niektórych śmielszych prób. Namierzali nas w kilka sekund. Ci ludzie patrzą nam na ręce i prawdopodobnie obserwują również ciebie, więc uważaj, jak wysyłasz wiadomości i do kogo. Jeszcze jedno. Jeśli w jakiś sposób uda ci się dostać do Haranu, będziesz miał szalony problem z wydostaniem się. To miejsce jest kompletnie odizolowane. Powodzenia, przyjacielu. Masz jaja, ale teraz najbardziej przyda ci się szczęście. Chris. Oj, ciężko, ciężko. Notatka numer 26. To moja dawna szkoła. Nadal nie mogę uwierzyć. Dojechaliśmy dziś rano i porucznik powiedział, zająć budynki i zabezpieczyć teren. No, i jesteśmy tu. Zabawne, jak to się w życiu układa. Nie sądziłem, że kiedykolwiek tu wrócę. Masa kamer nas odprowadzała, kiedy wkraczaliśmy na obszar objęty kwarantanną. Człowiek mógł się poczuć jak gwiazda filmowa czy coś. Kiedy ostatni raz byłem w tej szkole, usłyszałem, że jestem za leniwy, żeby cokolwiek osiągnąć. Teraz jestem tu w mundurze polowym, z kałachem i garścią granatów. I mają mnie za bohatera. Pewnie głównie z powodu tego, co powiedział pułkownik. Przed kamerami dowódca wyjaśnił, że naszym zadaniem jest pomóc zarażonym i bezpiecznie dostarczenie ich do placówek medycznych, gdzie otrzymają specjalistyczną pomoc. Powiedział, że zanim lekarze chorzy wrócą do zdrowia, ludzie wiwatowali i bili brawo. Ale kiedy kamery zniknęły i weszliśmy do strefy, usłyszeliśmy, jakie są rzeczywiste rozkazy. Zabić każdego zarażonego, którego zobaczymy. Dla mnie to była ulga. Naprawdę nie miałem ochoty mieć z nimi do czynienia. Łatwiej ich zwyczajnie pozabijać. W sumie, zabawnie jest być z powrotem w mojej starej szkole i zabijać ludzi, których kiedyś znałem. No naprawdę, naprawdę dziwny typ. Dobra, to już czytaliśmy. To już chyba też czytaliśmy. Tak, to też już chyba czytaliśmy. Dobra, mamy wszystko przeczytane, możemy ruszać dalej. No niestety 8-9 minut praktycznie musieliśmy to czytać, ale pomów z Rahimem o gnieździe. Przeżyliśmy nockę, ale to nie ma problemu, idziemy pogadać o tym gnieździe i myślę, że dzisiaj porobimy troszeczkę zadań głównych, skoro już tyle już czytaliśmy tych tekstów, więc żeby wam się to nie znudziło, po prostu... Rozmawiałem z Jade. Zaniesie materiały wybuchowe Saidowi. Poprosiła mnie, żebym pomówił z Rahimem o gnieździe przemieńców. Chcę, żeby trzymał się od niego z dala. No, więc już z racji tego, że czytaliśmy tyle i spędziliśmy 9 minut na słuchaniu mojego jakże ponętnego głosu, myślę...
Gdzie to było? Czy mi się wydawało, czy spadł samolot? Ej, powiem wam szczerze, że jak grałem w to wcześniej, to nie widziałem tego. Naprawdę tego nie widziałem. No ale dobra, lećmy pogadać z Rahimem. Panie Rahim, gdzie pan jesteś? Jeszcze wyżej, Matko Boska. Crane, Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście, facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja pier... teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Okej. W takim razie będziemy pewnie wysadzać budynek, a raczej gniazdo przemieńców. Pomów z doktorem o dziwnych zarażonych widzianych przed szkołą. Czekajcie, bo mi się popierdzieliło. Troszeczkę jeszcze niżej. Musimy w ogóle zejść chyba do Leny. I Zir musi być tutaj. Dzień dobry. Doktorze, masz chwilę? O, Crane, tak? Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz, jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałoby się radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. No okej. To tak właśnie zrobimy, tylko tak, do toalety to ja nie chcę. Mamy kolejnego questa. Tak? Nie. Ale co macie do sprzedaży? Chemikalia, to oczywiście weźmiemy. Zapasy. U mnie ceny. W sumie weźmiemy wszystko. Tutaj wszystkie dziadostwa. Pistolet nam również nie jest potrzebny, dubeltówka chyba też nie. I ta maczetka również nie jest potrzebna. Okej, okay, ale ty masz do nas Jared. Zdaje się, że parę zdrowych osób jest na bazarze i wiedźma jest jedną z nich. Jeśli ktokolwiek miałby samą gadaniną zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wudu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną. Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście. Nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy. Może i tak. A może jest tylko staruchą szpetną jak Mulica, co? Oj, panie. Panie, panie, pan miły, to ty nie jesteś. Tak kobiety obrażać. Chamstwo w państwie. A ty jesteś kim? Mesut. Widziałem w szkole jakichś ludzi. Ciekawe, co oni tam robią, nie? No już ze szkoły to my wróciliśmy, kolego. Dobra, zejdźmy na dół, zapytajmy kwatermistrza o sprinterów i oczywiście się prześpijmy na nocy, bo noc jest tutaj naszym sprzymierzeńcem. Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj pojawiają się w konkretnych rejonach miasta, a także, żebym po zdobyciu próbki nie zwlekał zbytnio, bo potrzebuję ją zbadać jeszcze świeżo. Czyli co? Sprintery. Polowanie na sprintera. Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Kredki dla dzieci. Potrzebne kredki. Maluchy się nudzą, a ostatnie, czego potrzebujemy, to banda dzieciaków urządzające awantury. Kredki naprawdę pomogłyby im miło spędzać czas.
Jade uważa, że powinno iść trochę być w szkole. Jeśli jakiś znajdziesz, przyniesie do mnie. Z góry dziękuję, Kate. Potrzebuję części elektronicznych. Tyle, ile znajdziecie. Zwiększyliśmy w okolicy zasięg krótkofalówek, ale nasz sprzęt już ledwo zipie i potrzeba do nich części. Jest w okolicy kilka stacji benzynowych, gdzie nadal można ich trochę może ich trochę być. Cokolwiek znajdziecie, przynieście to do Toygara. Oczywiście też przyjmiemy. I to już są tylko zadania specjalne, ale tu nie potrzebujemy. Nie chcę się oddawać elektroniki, bo my sami jej potrzebujemy. Dobra. Jeszcze typie. Zwiadowcy widzieli ludzi wchodzących do szkoły. Coś tam się zdecydowanie dzieje. Weź, nie rób tego więcej. Dobra, z tobą już gadaliśmy. Teraz kwatermistrz. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra Maksyma, dzięki. Maksyma dobra, ale niezbyt rozwijająca ludzkość. Nie wiem, czy zauważyłeś. Dobra. Piulkać, ale to nie tu, tylko to chyba już było tutaj. Śpijmy do nocki i lecimy zapolować na sprintera. Ono, mam dla ciebie ekstra. Kabel zasilający wezmę, chemikalia, aerozol, wszystko co jest bardzo przydatne. Dodać nic nie możemy. Dobra, 13 godzin później lecimy, kochani. Lecimy, bo bardzo lubimy skakać w nocy, prawda? Prawda. Okej. Okay. Okidoki. Gdzie to jest? Panie Sprinter. Cześć, jesteś tam? Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował na przystani promowej, będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Spoko. Spike, bardzo ci cenię jako osobę. Ale na razie nam nie jesteś potrzebny w żaden sposób. O kurwa. Przepraszam was za to, ale czasem sobie muszę przeklnąć. Mam delikatną przerwę od Dying Light'a, więc na początku mogę robić delikatną lipę, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Tu jest sprinterek. No, naprawdę? Fak, flara. Flaszki zombiaka dla doktora. Sztuk raz. No to lecimy dalej. O, już się tak nie wydzierajta. Panowie, nie wydzierajta się, bo i tak mnie nie złapieta. Ja jestem dla was za szybki po prostu. Ten szybki niczym wiatr. Dobra, już się chyba ten wicher skończył. Opa! To anioły też muszą istnieć, co? A, Crane, wchodź. Masz próbki, o które prosiłem? Świetnie, fenomenalnie. Właśnie opowiadałem doktorowi Camdenowi o tobie. Witam, panie Crane. Dobrze, że pan dla nas pracuje. Zdaje się pan być bardzo zdolną osobą. To ciekawe, co tym stworom zastępuje krew? Światło czułe. Jako broń głowę dam, że całkiem groźne. Ale to dygresja. Daję ostatnią porcję odczynnika i zapasowa fiolka. A niech mnie, ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Camden, wiesz co to znaczy? Eksperyment z mięsem zadziałał. Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Camden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zajęłoby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście? I dane, i próbki. Panie Crane, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam pomóc, prawda?
Nawet nie wiesz, ile to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. A teraz musisz iść. Tyle roboty. Tyle roboty. Tyle roboty i nie ma roboty. Dobra, Derek. Ktoś jest w szkole. Hej, nasi zwiadowcy widzieli wchodzących tam ludzi. Poszliśmy z Omarem rozwalić to gniazdo. Że co? Do jasnej cholery, Rahim, mówiłem ci, że ja to zrobię. A, jasne. Bo ty się lepiej ode mnie znasz na materiałach wybuchowych. Sam mówiłeś, że jesteś tylko turystą. Ale słuchaj, zjebało się. Mocno się zjebało. Co się stało? Gdzie jesteście? Na wiadukcie i wszystko się tu... Idźcie na torowisko. Schowajcie się. Już do was idę. Omar! Za tobą! Za tobą! Rahim! Rahim! Szlak! No to się wszystko Brecken. Popieprzyło. Brecken, słyszysz mnie? Słyszę cię. Co jest? Idę po Rahima. Rahim? Jest gdzieś tutaj w wieży. Niestety nie. Poszli z Omarem wysadzić gniazdo i wpadli w tarapaty. Oni co? Szlak! A skąd wzięli materiały wybuchowe? No, ukradłem je Raisowi. O Jezusie Chryste! Jestem prawie na miejscu, uratuję go, Brecken. Niech lepiej ci się uda. Masz go uratować, słyszysz? Uratuj go, żebym mógł mu dupę słoić. A Jade o tym wie? Nie. Na litość boską, nie mów jej. Sama poleci go szukać, a tylko tego mi trzeba, żeby też dała się zabić. Jasna cholera! Dobra, moi kochani, bo tak się przez chwilę nie odzywałem, bo musiałem się skupić, żeby sobie tą trasę całą zaplanować. Ale musimy wejść na górę. A jak lepiej wejść na górę, jak nie kotwiczką do wspinaczki. Poczekajcie, to było tu. Bierzemy flary do ręki i idziemy szukać. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie. Uwaga! Uwaga! O cholera. Niedobrze. To nie jesteś ty. To nie jesteś ty. To też nie jesteś ty, prawda? Rahim, gdzie ty cholera jesteś? Brecken, to ja. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Ani śladu Rahima. Cholera. Masz jakiś pomysł, gdzie mógł pójść? Kazałem mu się schować na torowisku. Znajdź go! Słyszysz? Niech ten knojek tylko spróbuje dać się zabić! Już pędzimy, panie Brecken! Już pędzimy! Jezu, nawet się... Nie wiecie, jak ja się cieszę, że w końcu wyjdzie ta dwójka. Tyle lat czekał człowiek. Tyle lat. 7 lat chyba. I w końcu czas najwyższy, żeby... Żeby w końcu to rozegrać. Naprawdę się cieszę. Ja w ogóle wezmę sobie chyba urlop, tak jak wam mówiłem. Wezmę urlop, żeby rozegrać Dying Light 2. Na wiadukcie znalazłem tylko ciała zabitych. Wygląda na to, że Rahimowi udało się uciec. Powiedziałem mu, żeby schował się na torowisku. Jest więc szansa, że jeszcze żyje. Proszę cię, Rahim, żyj. No... Panie Rahim, musisz pan żyć. Dobra, czy tu jest coś ciekawego, co byśmy chcieli? Tak jest! Podchodźcie i nie mamy skóry meczyny! Zabieramy was wszystkich ze sobą do domu! Jest coś, co byśmy chcieli wykorzystać jako przynętę, wabik. Ała! Dobra, regeneracja, wpadaj szybko. Pyk, pyk, pyk. I raz, dwa, trzy. Nie ma was. A ty sam spaliłeś tak w ogóle. To będzie ciężkie. Ropuchu. Ja też dam sztuczki. A ty? No właśnie.
Niemcy już po mnie, więc uzbroiłem bombę. Wybuchnął za mniej niż 5 minut. Cholera, ty krwawisz, a? A, zaciąłem się. Nic tu. Po prostu podłóż te bomby. Nie ruszaj się, rozumiesz? Zaraz wracam. No, żeś tam narobił problemu, człowieku. Ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, co żeś odpieprzył. Jest wejście do kanału, koło zachodniej ściany. Wejdź tam, tunel zaprowadzi cię do gniazda. No, idziemy. Idziemy, ale kurde, naprawdę nie lubię tego questa. Zapytacie dlaczego? No, zaraz się dowiecie. Dobra, naprawmy tą broń, bo myślę, że będzie potrzebna. I zacznijmy ten cały maraton. Jestem z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tamtędy. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na lampę i wejdź piętro wyżej. Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Dobra. Udało nam się jeszcze pierdyknąć na całe szczęście maskowanie. Wiem, że trochę się podpalę, a może nawet nie, ale muszę być niestety zamaskowany, ponieważ to będzie problematyczne, jeżeli byśmy tego nie zrobili. Pierwsza gotowa. Dobra, teraz uważaj. Znajdź jakieś schody i wejdź na następne piętro. Mogłem to inaczej zrobić, prawda? Jak poprzednio. Dobra. Kamuflaż szybki. Szukamy kolumny, która jest tu po lewej stronie. Ale świnia. Więc nie chciała przepuścić. Dobra, jest tutaj. Załatwione. Zwiewamy. Oj, jest problem. Jest problem, prawda? Ano jest. Ała. Nie tędy przeszliśmy, co trzeba. Minuta, dobra, zdążymy na luzie. Tego byłem bardzo skłonny, kurde, nie tu. Byłem bardzo skłonny, żeby jednak... Ej, no tu jest wyjście, prawda? Prawda. Czy ja wrócę do piwnicy? Nie. Uff. Dobra, uciekamy. Zwiewamy! Udało nam się, kochani, udało nam się to zrobić w nocy. Ale pizdło. Niestety tu już mamy pewnie zablokowane przejście, no niestety. Na górę pewnie też się nie dostaniemy. Dobra, zobaczmy, co się stało z Rahimem. Panie Rahim, co się panu stało? O nie, zostało mało odcinka. Trzeba się pospieszyć. Minuta odcinka, kochani, została. Ale co się stało z Rahimem? Co się z tobą stało, Rahim? Myślę, że wielu z was zostanie nawet tą minutę czy dwie, żeby tylko zobaczyć, co się stało z Rahimem. Rahim! To ja! Udało się! Rahim! Żałuj, że tego nie widziałeś. A cały budynek się zawalił. Nie, Rahim, przestań! Rahim, to ja! Stary, to ja! Kręć! O Jezu! Rahim, przestań! To pieprzone ugryzienie.
Ty cholerny! Duchy pieprzony, dzieciaku! O Boże! Jade! Kane! Słyszysz mnie? Co się dzieje? Bregan. Rahim. Rahim nie żyje. Jasna cholera. Wracaj tu i nic nie mów, Jade. Przynajmniej na razie. Dobra, moi kochani. Ale niestety, na tym zakończymy odcinek. Na tym smutnym aspekcie, który spotkał naszego Rahima. I tą oto smutną muzyczką, ciężkim klimatem, żegnam was w tym odcinku. Do zobaczenia już w następnym. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.